Cześć, witajcie z tej strony Rolnicek. Witam Was. Dzisiaj znajdujemy się na gospodarstwie, które dostałem po jakimś dziadku, którego nawet nie znałem. No, dostałem, spisał mi to w testamencie. Testament napisał i dał mi to. No, zobaczymy, co to jest. Ja jako mieszczu, no trochę tam pracowałem na gospodarstwie, jak byłem mały, ale no nie znam się do końca, więc wiecie, no, będziemy się uczyć. Zobaczymy, co mamy na tym gospodarstwie. Otworzymy sobie garaże. Podobno jakieś maszyny były już, jakieś stare, no zobaczymy, coś to będziemy zmieniać. No, tutaj jakaś przyczepa Farmtecha, jakiś rozsiewacz 60 i Ursus C385, no i siewnik. W sumie co jeszcze tu mamy na tym gospodarstwie? O, jeszcze jest kosiarka, jakaś rotacyjna, pług, czwórka i kultywator. Jeszcze nie znam w ogóle nikogo na tej wiosce. Pojedziemy może z kultywatorem, bo jakaś wiosna się zaczyna, to trzeba w polu robić. Pojedziemy, może jakiegoś sąsiada znajdziemy albo co, bo trzeba się zadomowić, pogadać ze sąsiadami. Lecimy po kultywator i będziemy szukać znajomych sąsiadów, którzy mi coś więcej powiedzą, co tu się dzieje i jak to w ogóle co robić, bo ja się nie znam, nie? Ja to mieszczuk, jak to można powiedzieć. O. Zapinamy kultywator i lecimy sobie tylnym wyjazdem. Jakaś wioska rolnickowo, coś takiego, nie wiem, pierwszy raz tu jestem. Jeszcze tu nigdy nie byłem. Zobaczymy, co i jak. Słyszałem, że jakieś gospodarstwo, że jakieś pole jest zasiane, ale tak byle jak, że ktoś pijany siał, więc pojedziemy to skultywatorujemy i sobie ten. I potem będziemy siać. Widzę kogoś tam, ktoś tam chyba coś próbuje siać, zatrzymamy się, zapytamy się, kto, co i jak. O, pan jakiś tu widzę lepszy sprzęt. Zatrzymamy się, wyjdziemy i zapytamy. Dzień Szczęść dobry. Boże! O, dzień dobry panie, co to pan tu robi? Albo w ogóle, no, co pan tu robi? Ja no sieję, no jak tu na wiosnę trzeba, no. A, no widzi pan, bo ja tu przyjechał, nowy jestem, po jakimś dziadku dostałem gospodarstwo. No i próbuję się tego nauczyć, nie? Wszystkiego, bo ja z miasta jestem. Piraty od dziadka Kowalskiego? No tak, od niego, a coś, nie, nie fajny dziadek, czy co? Nie, no świetny gość, no mówię ci, no. Ale... Tyle lat się znamy, ten. A, no to To dobrze. ty wnuk jego, czy kto, bo. No wnuk, no, taki wnuk. Tylko, że to ja tu nigdy jeszcze nie byłem, nie? Ja dziadka tak dużo nie znałem, ja... Więc... No kurczę, no. To ci pokażę wioskę, to chyba. Idę, idę. Dajesz, kieruj. Dobra. Masz jakie te prawo jazdy? No prawo jazdy mam, nie? Naciągnik sobie zrobiłem, bo jeszcze na auto nie mogę, dopiero za rok, więc... No tak... No to też ty napalenie jest taki, widzę, No, nie? napalenie jest, wiadomo. Ej, nie, to tak nie jest prosto, to się tak wydaje. Tu, Trzeba wiedzieć. tutaj chyba pana gospodarstwo po lewej. Tak, ja tu od lat robię kursy, no. No, to sprzęt widzę porządny, nie byle co. Ja dopiero będę zmieniał, jakąś dotację chcę brać, bo to. No, ty bierz szybko, bo za niedługo myślę wycofywać, bo wiesz, ta Unia to niby daje, ale odbiera. A, no to będę brał lepiej, bo trzeba kupić jakiś No, sprzęt, bo ja w krowy idę, więc. o matko, pierwszy gospodarz chyba krowy będzie miał w O nasi. kurczę, no to będzie grubo, będzie grubo. No, konkretnie, bo tu jeden ktoś próbował kiedyś tam, w 90-tych latach to było, jak tam tata jeszcze prowadził gospodarstwo, ale to. No, to upadło, nie? Tak, tu miał trzy krowy i A, no... właśnie taki napaleniec jak ty z miasta, to A, ej. to nie, to ja na pewno wytrzymam, nie? To znowu nie ma. Na pewno. To już jest, o, rodzinne, to już... W Takie... genach, nie? W genach. A pan co ma jakieś kro... Co ma pan, świnie, owce? Czy Ja samo mam zboże? świnie i dużo zboża robię, nie? Ale no teraz kupiłem ostatnio bizona. No. No i co się okazało, że remont, ten silnik po pięciu remontach, raz spalony, no idź pan. A, no to nie cie... Musiałem no go to sprzedać. nieciekawie było tam Tak, no coś. na Oliksie tak kłamią, kradną, A, kurde. no to tak jest, no. Ja tu jadę, bo To nie ma. ktoś mi mówił właśnie, że gdzieś tutaj, gdzieś to pole mam, gdzieś tam na końcu czy coś. Ojeju, ty, bo mi po ubraniu błotem chrapło. Oj, no to przepraszam, Kurczę, no muszę się. wie pan jak to, ja nigdy ciągnikiem mało jeździł, no to...
Jak byłem mały, no to tam trochę pomagałem drugiemu dziadkowi na gospodarstwie, więc coś tam umiem, nie? Ale to będzie ciężko się chyba przyzwyczaić. No, teraz te YouTube, internety, to wiesz, No to poradniki, jak zostać mnikiem. powinienem sobie poradzić. To chyba to pole jakieś mi się wydaje, bo tu jakoś tak dziwnie zasiane. No, czekaj, popatrzę. Ej, to Łojzego było, no, 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 ej. O. O kurczę. No to Ty to, panie. ktoś tu ładnie to pracował. No. No, twój dziadek, nie ukrywam, lubił sobie łyknąć. No to się nie dziwię, czemu skończył z gospodarstwem i się chłop sam wykończył. No. No, no wiesz, no ile on ma lat? Już was 80 parę będzie, nie? No to co on tu już narobił? No w sumie to nic, no nie mógł. On tej Unii nigdy nie ten nienawidział, bo on zawsze komuna, komuna, no to ma, nie? No to jeździł Ale tymi spierdzie. dziadami. Tak, a tu komuna, 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 ale dawno była, trzeba nowe sprzęty kupować, a nie No dziadami tak, się no bawić. dokładnie, no. Dają, to trzeba brać. Dobra, młody, dajesz, wjeżdżaj w to, ja ci pomogę podregulować, bo to Dobra, to już już wjeżdżam. 20 lat nie było nic zrobione z tym Chyba nie, no. kultywatorem. Dziadek pewnie raz w nim wjechał, a resztę zerdzewiał, no i tak. No, Ja sobie go opuszczę i... no, no, wpuść. Okej, okay, no, podij trochę. Jadę powoli, o kurczę, ale Czekaj, fajnie. czekaj, czekaj, Dobra. czekaj, czekaj, na śrubie ci trochę podciągnę. O, dobra, no, teraz spróbuj. O, dobrze, no. No, tutaj jeszcze kalamitki musisz posmarować to wszystko. No, będzie trzeba pokupować gdzieś w rolnym sklepie jakimś smarnie, smary. No, tutaj ta 60 to też nie wiem, czy doprowadzona do ruchu. No, teraz coś się śmieje, policja cię złapie, to. Nie no, będzie trzeba podoprowadzać to wszystko do porządku. No, bo to. No, to sąsiad się przeprowadzasz tu całkowicie? Tak, całkowicie. Stwierdziłem, że wynoszę się z tego miasta, bo to już mi się tam nie podobało, więc myślę, przeniosę się z żoną i ze wszystkim, co miałem i spróbuję No. tutaj swoich sił. No zobaczymy, no mi się wydaje, że się uda. A z jakiego miasta jesteś? Ja to jestem spod Warszawy, tam jakieś miasto. Takie to nie było takie miasto, jakieś duże, to było takie miasteczko, to wiesz. Tam Dobrze, że gospodarstwa. nie z Warszawy. No, tak, no gospodarstwa były, bo były tam jakieś takie duże, tylko mnie to tam nie miałem czasu robić, bo ja jakieś papierkowe roboty robiłem i cały czas przy biurku, a ja potrzebowałem jakiejś pracy fizycznej, nie takie tam przy biurku. A, te mieszczuchy, kurczę, zarabiają. Bierzesz, podpisujesz papierek 7, proszę. No, a tutaj ja wolę tak trochę mniej, a cały czas być w domu, bo też wyjeżdżałem gdzieś daleko. Dzieci z żoną zostawały same, także A. to. No ale zarobki były, No, nie? zarobki wiadomo, że były, no. Może się jako utrzymam na tym gospodarstwie. No, teraz też rewelacji z mlekiem nie ma, ale powinniśmy sobie jakoś poradzić. No nie wiem, na ile myślisz produkcję rozpocząć? No, rozpocznę może tak z 15 sztuk bydła, myślę, że się uda rozpocząć. No. No i powoli rozwijać się, rozwijać. Ty wiesz co, ja mam tu znajomych jakichś tam, to kiszonki pomogą, ja z chęcią też. A, no to fajnie, fajnie. To się cieszę, że już poznałem jakiegoś gościa na tej wiosce, co pomoże, bo tak to jak widziałem się za kimś, to ani się nie odzywali, jacyś gbury te ludzie. Tak, tu tacy ludzie są, tu taka wioska. A, no to. On tak myślałem, ale myślę, może kogoś jednak znajdę, no jakiegoś normalnego człowieka. No, ja czy normalny, czy nie, to nie wiem, ale. Ale pomóc pomożesz, nie? No, sędzią. A, no to się Gdzieś cieszę, tam. cieszę się, cieszę. Ty se sąsiad jakieś prasy. O kurczę, ty O no, kurczę. znowu mnie ten robiłeś błotem. No, Będę uważał, daję się będę trochę. uważał. Jak ja się żonie będę tłumaczył, że. Aj, nie wiem, no powiesz, że przyjechał jakiś mieszczuk i próbuje jeździć ciągnikiem, no i cię ochlapał, no. No. 60 też taka już, że sprzęgło Znaczy. tutaj tak ledwo co działa. Widzę tak. Biegi nie wchodzą, wchodzi tylko czwórka, piątka, nie wiem co to, no i trójkę na trójce na chwilę jedzie, o kurde, ale było to. No, za. No. No, nie wiem, no. A co myślisz brać nowego? Myślisz No, coś już jakiś myślałem narki? jakiegoś tego John Deere, John Deere, o.
Takie coś chyba Tak, jest, nie? tak. No, No, no. no, amerykańskie, no, porządne sprzęty. No, John Deere'a i może jakąś. Jeśli by się ta 60 już zepsuła z tamtym Ursusem, to może jakiegoś Zetora albo coś, ale to już używanego, bo na nowego by mnie nie było stać No, może. no jednak te pieniądze, no to robią swoje, no ja za swojego case'a, no to około 200 tysięcy dałem, no to. O, no to grubo, grubo, proszę pana. No, to już tak łatwo nie było, nie? No, to tak, no. Ja myślę jeszcze później prasę jakąś Krona kupić, albo może New Hollanda, ale bardziej za Krona jestem. No, jakąś No, owijarkę, no wiesz metal co, no. facha, czy coś takiego. No, No, także. kronę porządnie zbija, nie? A pan ma jaką prasę, czy nie? Bo jakbym jeszcze mi nie przyszła ta Nie. prasa, no to. Mam tam jakąś, ale to. To. Sznurki chyba jeszcze są, nawet to. O Te, kurde. owija się, no. No, ja Owijanie się myślałem na nieźle, to. siatkę, nie? No, to jednak już jest naprawdę. No, czuć różnicę. A, no to dobrze, no. Będziemy myśleć później, na razie wiosna, ja jeszcze nic nie sieję, a pan chyba coś tam zaczyna siać, nie? No właśnie, ja muszę lecieć do siebie, bo No to niech pan kurczę, leci. no ja. Dziękuję, że mnie pan zaprowadził na gospodar na to, na pole i jak coś, to będę No, się nie ma jeszcze pytał, problemu. nie? No, zawsze tam wiesz. Dobra. Jak ci trzeba będzie kosić, to nie ma problemu. No. Na kombajna nie będę kupował, bo jak pan będzie miał, no to jakieś usługi ja tam zapłacę No, i dogadamy bez się, nie? większego myślę, właśnie. Flaszeczka No. jakaś tam na stół spadnie i będzie. No, to wiesz. Kwestia, no. Widzę, że z tobą też się da pogadać. No, wie pan, znowu tam. Jakiejś tragedii nie było, no, w domu zawsze, tam gdzieś na to gospodarstwo, to do drugiego dziadka zawsze się jechało, robiło i z ludźmi się żyło, no. No, to dobrze, że nie ten, nie mieścił całkowity, bo. No, bo to. Chyba bym się nie nadawał na gospodarstwo, ja bym całkiem mieszczuchem był. Nie, to taki. Tam na paleńce, ale to. A, no to tak, Tu no. jest właśnie taki pełno. Rok, dwa, pobiorę te dotacje z Unii i ja. I do domu, nie? No. No. Do miasteczka, do mamusi. No tak jest. Ja bym chciał to skultywatorować, całe to pole, żeby już później mogłem siać, na przykład z jutra lub pojutrze, bo widzę, że terminy No gonią, nie? właśnie. No już ja już i tak późno zacząłem. No to ja jeszcze później zasieję, to ciekawe, czy coś urośnie, będzie trzeba pryskać. No, a masz sąsiad jakiś siewnik o kukurydzy? Właśnie siewnika nie mam, nie wiem, czy nie będę może pożyczał, bo tam gdzie ja mieszkałem, to taki sąsiad miał też taki spoko, to bym może tyle podwiózł na tym, na przyczepce od auta, to No, to wiesz, to lekkie. Ile miał rządków? cztery rządki, taki nieduży, on go ciągnął za zatorem 52,11, także To z łatwością później. no, ja myślę, żeby jedno pole zasiać właśnie kukurydzy na początek. Jedno pole może jęczmienia i jedno pszenicy, a później będziemy kombinować, bo ino trzy pola z No. tego co słyszałem to mam, no to nie jest to I jakoś wiesz co, dużo. sąsiad? Jak ten, jakby ci przyjechał tym siewnikiem, to No. mógłbyś do mnie wstąpić? No, dobra. Bo mi by trzeba było na siarko. Bo Dobra. kurczę, no. Świnie, no on niby cały czas karmi na tych właśnie odżywkach tych wszystkich, a to niezdrowe chyba dla nich. Chyba nie, no to ja mu powiem, nie, bo on przywiezie. Tak, tak. Ciekawe, czy sam po to nie skoczy i mu przywiozę, No. jak nie będzie mu trzeba, no. Jak mu będzie trzeba w No. sumie, bo jak nie będzie mu trzeba, to ja mu wezmę. Nie no, wiesz, sprzeda się, jak coś to ci może sprzeda, nie? No, też tak Jak myślę, ma. żeby od niego kupić, bo on powiększa coraz bardziej swoje gospodarstwo, to jemu będzie trzeba większy siewnik, a mi na początek starczy, no. Tam czwórką też No. obsieje, tam ze trzy Ej. hektary to się obsieje, nie? No, to ile to jeszcze tego będzie, nie? No. No, a jak Google będziesz kupował te ciągniki, to myślisz na ten? Na dobrym polanki, czy nie? No myślę właśnie, bo pasuje coś, jakieś pola albo większe, albo więcej małych takich. No, wiesz co, ja większe bym wolał jak ktoś, bo.
Bo jednak później nawracanie czy coś, transport dużo. No tak, I no. później wiesz, paliwa dużo bierze, wszystkiego, a nie ma potrzeby takiej, żeby to. Ja będę chciał kupić pewnie jakieś dłuższe pola, żeby na kukurydzę były, żeby nie były takie kwadraty na kukurydzę, bo duże zawracania. Tak jak będą długie, to dwa razy czy trzy razy weźmiesz i... No, tylko wiesz co, u nas jest problem właśnie, takie drugie są na końcu nie? No. To będzie trochę wożenia, no Ale to może jakby się zawołała jaką firmę, to by pomogło, nie? ale. Ej, no trzeba, no bo tutaj z okolic, no, z rolniskowa to nikt nie ma tego sieczkarni. Ale to będzie trzeba wołać, no. Się zamówi, to A tam. sam się zapłaci im też i... No niestety, no. Kupować nie będę, bo tam na 3 hektary tej kukurydzy to by mi się nie opłacało, a jednorzędówką sąsiad, właśnie ten Nie, nie. sąsiad ma jednorzędówkę i on 10 hektarów jednorzędówką kosi, no to jak ja to widzę, to mi się płakać chce. No, to wiesz, dać komuś 200 czy 3, no to i tam skosi to raz, dwa, nie? No. No wiesz, tutaj więcej będzie chciał, no bo ten daleko ma dojazd, nie? No, to tak. Prawda. A sąsiedniej wsi właśnie kupił taką ruską, czekaj, jak to tam, Rostel masz, coś takiego, nie? O, to chyba coś, No co to. nie słyszałem nawet o tej firmie, to zobaczymy. No taka ruska nowa, wiesz? A, no to. To No. tyle dobrze, no. Może Trochę za nią. ponoć ruskie to dobre, no, mówili dawno. Dawno, hej, ale. No Teraz. teraz bym się bardziej na niemieckie przesiadał, ale. No, niemieckie, bo Deutschfahrer. Właśnie myślałem też nad Deutschfahrerem jakimś, ale budżet nie puszcza, bo trochę John Deere trochę tańszy, nie? Te nowo tak właśnie i części też są bardziej. Zobaczymy, no, jak to będzie. Na razie złożyłem wniosek, zobaczymy, co mi przyjdzie od nich. No i będziemy się No starać, tam żeby na lato kupić coś, no bo pasuje belki krowom robić. Do krów w sumie jeszcze nie mam, też będzie trzeba kupić. Ale to no, jak będzie sprzęt, bo które bez myślisz sprzętu to. kupować, czy? Tura na razie może nie, bo ta 60 może jeszcze da rady jakoś sobie No, z nie, no jak turem. coś, to ci pomogę, nie? A bo ty, no, ty Ja masz jak tura, ten, no. jak. No, Nowiuszkiego z Proximą kupowałem, O, to no to dobrze, wiesz. to belki przybił Budziki jeszcze chyba co. to na 400, nie? To jest. A, no to możemy nawet mokresiano robić do belek, bo jak... Spokojnie, nie? No, ale powiem ci, że ta wioska u was to ma klimat, naprawdę. Tak ładnie zielono na tą wiosnę, wszędzie tak, no. Tereny też widzę, że no niełatwe. No, no jednak kurczę, no tym KS-em jak mam, czekaj, 110 koni ma, no 105 koni, nie? No, no. No to ciężko mu. No, właśnie widzę, że takie góry, ale podoba mi się, No. naprawdę podoba mi się. No jednak jest ten klimacik, nie do podrobienia, nie? No. Jeszcze, ja już prawie Jak tam ci kończę to idzie? pole. Już kończę praktycznie, bo jeszcze na dole mi zostało przy rzece tam. Gdzie Przejadę tu to? przez środek i przyjadę tam ku tobie sąsiad zobaczyć, jak to tam robisz, bo... No praca idzie, powoli, ale idzie jakoś. A, no to tyle dobrze, nie? Ja muszę ten siewnik jakiś odpalić, bo widzę brudny, pewnie jak siał nim, to go nie posprzątał i będzie bieda odpalić. To właśnie. A twój dziadek to dobry człowiek był, no tylko no, nie szanował A zbytnio sprzętu. no to jak sobie lubiał sobie łyknąć i do tego jeszcze nie szanował sprzętu, no Tak. to gospodarstwo musiało ciekawie wyglądać. No, tutaj to i tak go wzięli i odnowili, nie? Bo nie wiem, No, czy wiesz, że to gospodarstwo to tak ładnie nie wyglądało no. za Właśnie słyszałem, pierwszych. że go odbudowali, nie? To było, ponoć, że to była No. taka już w sumie nawet ruina, że raz się nawet spaliło gospodarstwo, no to... Tak, właśnie. No, właśnie temu bizon był spalony mój, nie? A, Bo to... ja miałem remont u siebie, tak jakby wziąty pobudowałem, no bo u mnie też jest nowe budownictwo, No nie? właśnie widać, że tam nowe było. No, i ja wiaty budowę. No i się spytałem tego twojego dziadka, czy może mogę ten stąpić. On nie ma problemu, ten da. I dałem tam bizona do szopy. No i była burza. No i A, no. poszedł cały bizon. No Płonął. to będę musiał panu tam co odpalić, jakie pieniądze dla tego bizona. To już wiesz, i tak to nic nie warte było. Bo. A, no to chyba, że tak. Na części sprzedałem, bo. A co się dało, to się sprzedało, a resztę na złom, nie?
Tak, teraz myślę nad jakimś krasem dominatorem, no coś takiego, To nie? już większe coś, to będzie pewnie lepszy o młotto. No wiesz, też słyszałem, że te, no nie będzie gubił na tych, na sitach, nie? No to tyle dobrze, bo bizony No może bo... te niektóre bizony ponoć gubiły dobrze. No i to jak? Patrzyłeś, to już miałeś zasiane pole od razu. To i tam gdzie ja byłem, to same te Massey Fergusony, takie 206, 186, takie A, małe. wiem, kojarzę. To tak to źle, taki zły omłot to ma, jak nie wiem, no masakra. No mówię, ja już chcę się przerzucić na coś niemieckiego, nie? Więc patrzę za tymi krasami, bo... No bo co teraz innego? No, John Deere, no to bardzo duże mają kombajny, to po co mi tutaj No taki tak. wielki? New Hollandów... To też No... nie. Wiesz, już o No. New Hollandach? A, no właśnie nie wiem, co... Nie no. Chyba klas pozostaje, bo Taki by był tego dobry, no. nie? Pędy znowu mają same nowe ciągniki, nowe te kombajny, bo Hyksen niedawno zaczął produkcję, nie? No niedawno zaczął produkcję tych kombajnów. Właśnie, no i teraz ciężko będzie coś kupić. No to patrzę na te, ale drogo, OLX-y, Drogo, no to drogo, wiesz. ceni się firma i to okropnie. Tak. No i wiesz, no i patrzę na ten dominator, no to dominuje. Dominuje, no sama nazwa mówi, nie? Tak. Cenowo jednak jest dobry, patrzę nawet w niektórych egzemplarzach jest klimatyzacja, no to wiesz. No to już jest bogata wersja, jak widzę. Tak, no wiesz, znowu nie będę kupować bizona drugiego, tylko większego. No, wiadomo. Ja No. się. Bo są tacy, którzy kupują 60-kę. Tylko nowszą. Bo po prostu nic nie dokupują do ciągnika nowego. I to jest praktycznie jak 60, tylko mocniejsza niż idealna. No, ja ten. Przesiadłem się, odpaliłem tego Ursusa drugiego i skoczę tam do ciebie. Zobaczyć, jak to wygląda twoja praca. Bo wiesz, ja ogólnie nagrywam na YouTube taki filmik, vlogi, dlatego chodzę z kamerą, bo myślę, czemu się nie pytasz, ale to. Może ci nie przeszkadza, No nie? właśnie, wiesz, ja tam. Tutaj wiele dziwaków chodziło, więc nie wiem, cena, to jak to się nazywa kanał, bo sobie popatrzę. A Rolniczego, ale będę pewnie zmieniał jakąś nazwę, może zobaczę i to tak. Myślę, że tą serię naszą, taką, bo to z tobą myślę, że będzie więcej tych odcinków, bo super sąsiad, to może sąsiadów dwóch albo coś takiego nazwiemy. No dobre, te o tych chłopie masz takie, to No, ja właśnie. to myślę, nie? Jednak Mieszczuk robił, no prawie Mieszczuk robił Tak. przy tym, przy biurku, to się zna. No. No. Chodź, sąsiad, zobaczymy na tego swojego No. Ursusa. Siadnij sobie, możesz się trochę Jezu. przejechać do przodu, czy jak tam chcesz. Tu źle nie jest. No, Boże, trochę gorszy. lepszy chyba od tamtego. Tak, w gorszym stanie właśnie ta 60, nie? Trochę wyblakły, no ale to stał na polu, nie? Pewnie i. No, teraz pewnie stał tylko w garażu, jak wybudowali, a tak to trochę tu Okej. Okay. kolory mu zbladły. No, ale nie, no dobry. Może napęd byłby dobry, bo z którym to wiesz. No, właśnie nie wiem, po co ta konsola tu jest do niego założona, jak przy 60 jest ten turno, ale to. Ale wiesz, że to jest nowa konsola. Kurczę. No, To jest ciekawe, ciekawe. zaszalałe. No bo popatrz, no bo to jest do tych najnowszych, nie? No, A ten. ciekawe, czy by twój tur do niego podszedł. No, chyba jest ta sama konsola. O, chodź, Już idę o kurczę, zobaczyć. tylko kogutów zapomniałem, pan, no, akumulatory Panie, rozładowane tam. akumulatory będą rozładowane i co teraz? A. No, to samo to jest, popatrz, Ta to. sama konsola, no? Kurczę, ty, a jakbym ci pożyczył niekiedy? No, będzie trzeba kiedy sprawdzić, jak mi przyda się jakiś tur albo co. Tak, bo wiesz, u mnie to szybko się odpina, bo to no, nowe zapinanie jest to. No to gitarka by To było coś tak. kiedy. To nic, ja ci sąsiad nie przeszkadzam. Siedź sobie Dobra. dalej, ja lecę, bo żona woła na obiad, a filmika kończymy na dzisiaj. Dziękujemy wam, sąsiad, pożegnaj się. No, to cześć. Ja tam nie wiem, ja tam na YouTubie pierwszy raz chyba będę, ale A to teraz żegnajcie. będziesz już częściej, nie? No. No, także widzicie, sąsiad jest super. Naprawdę kolega, a ja zajeżdżam na farmę coś zjeść i pewnie jutro zaczniemy siać, także też oczekujcie jakiejś relacji. Trzymajcie się, cześć.